serdecznie. Jest to mój pierwszy filmik na kanale i dzisiaj przedstawię Wam mój typowy lazy day, czyli jak spędzam niedzielę. I zapraszam do oglądania i przechodzimy do mojej kuchni. Więc witam. Na sam początek dnia przygotuję sobie smoothie do mojego śniadanka. Mega je Wam polecam. I do tego potrzebujemy blendera oczywiście, banana, jabłka, dwóch mandarynek, cynamonu, goździków i suszonych jabłek. No więc najpierw obieramy i kroimy banana. Potem przekładamy go do blendera. Bierzemy jabłko i specjalnym drelownikiem do jabłek wykrajam środek. A jeżeli nie macie takiego, to możecie po prostu przekroić jabłko i wyciąć środek. Potem obieramy to jabłko, kroimy i również umieszczamy w blenderze. To samo robimy z dwoma mandarynkami. No i potem włączamy blender, czekamy do momentu, gdy otrzymamy jednolitą ciecz. No i potem przelewamy do jakiegoś naczynia, w moim przypadku jest to szklanka. No i posypujemy cynamonem, goździkami i dodajemy suszonych jabłek. Oczywiście wszystko według uznania własnego. I voilà, gotowe. Ja jestem zachwycona. Dobra, śniadanko mam zrobione i idę się ogarnąć. Jak się ogarnę, to do Was wrócę, bo aktualnie jestem w piżamie. Jeszcze nawet nie umyłam twarzy. No, do zobaczenia. Kochani, ogólnie pomalowałam się jeszcze. Muszę pójść. Nie robić. Ulam to taką chusteczką. Wspaniała. I tak. I jeszcze tylko przyjadę bezbarwną matką po ustach. I będzie make-up. Ja muszę się przebrać, więc zaraz Wam pokażę moje dwa swetry, które ubiorę, ale jeszcze nie wiem, który. Chyba jest git, bo się już nie świecę. No, także do zobaczenia zaraz. No, dobra. Dobra, ja jeszcze umyję ząbki. I tak. I to będzie mój cały make-up routine. Mogę kiedyś Wam zrobić. Taki fun fact. Nigdy nie użyłam eyelinera. Bo się zrobiłam raz sobie kreskę eyelinerem, ale nie pasuje mi i tak. Zostawiłam światło i postanowiłam, że jeszcze dodam różu. Bo nigdy nie użyłam różu, a idę do babci, więc może będzie git. No, jest pięknie, cudownie. A teraz zabieramy się za tutaj jeszcze kredkę, bo ja ogólnie robię tak, że robię kredką i moją pomadką taką. Wyglądam co najmniej zabawnie. Teraz biorę. W sensie ja użyłam różnych produktów do ust. Zazwyczaj bezbarwnej pomadki. Ale teraz biorę z Nivea i taką różową, jakby. Rozmazuję. Tak właśnie wygląda mój cały make-up i idę się teraz ubrać. Ogólnie zdecydowałam się na sweter taki w paski, zaraz Wam go pokażę. O. Chciałam ten sweter, jednak ubieram taki sweter, on jest taki powiedzmy większy, bo ja go ubieram do krótkich spodenek. I do tego rajstopki. Zaraz wrócę, jak się przebiorę i dołożę biżuterię. Witam Was, kochani. Jestem na razie ubrana w top i krótkie spodenki, które są na mnie troszeczkę za duże w pasie, ale to nie będzie miało znaczenia, bo ubieram na to sweter. I jeszcze się zastanawiam nad tym. Naprawdę się nad nim zastanawiam, bo jest przeuroczy i prześliczny. Ale do niego co innego bym ubrała. Także, kochani,
ubieram ten i zaraz zobaczymy. Wiecie co, ubrałam się w to i nie pasuje mi. Wyglądam zbyt basic. Nie lubię takich ubrań, także... Przebiorę się i pokażę wam się z powrotem. Dobra, jednak nie mogłam się ubrać tak, jak chciałam się ubrać, więc ubrałam się tak. Nie wiem, mi się to podoba. Ale cóż, czekajcie. No nam tak. Nie, dobra, trzecia zmiana. I myślę, że tym razem będzie już ładnie. Ogólnie mam chyba cały fit, jedynie chyba marynarkę sobie zmienię. Mam bluzkę, spódnicę, pasek taki skórzany. I do tego ubrałam tą marynarkę. W biżuterii mam takie naszyjniki. Czekajcie chwileczkę. O, dobra. Z mojej biżuterii to są takie pierścioneczki. Prezentuję się cała tak. Pokażę wam się jeszcze w lustrze. Tylko zamknę szafę. Halo, o. Wyglądam tak. Chyba jest git, tylko poprawię koka. Dobra, a więc kochani, jestem ubrana w całości. Jeszcze będę ubrać tylko buty i płaszczyk. Także przy wyjściu wam pokażę. O, a z mojej strony jestem bardzo zadowolona, bo podoba mi się. Tak. A wam życzę miłego dnia i odezwę się, jak będę już bawić. Ejka, nie pokazałam wam się, więc wyglądam tak. Wzór na mojej torebce jest podobny do mojego szalika i to przypadkowo całkowicie, bo zapomniałam, że mam taki szalik. I też pasuje mi do koloru włosów. Mam różowe i tu jest też róż. A moje buty są takie, o! Tak, pokażę wam się w lustrze, jak będę u babci, bo zapomniałam, a już wyszłam z domu. No, kochani, miałam dopiero dostać się u babci. Odzywam się teraz. Wyjdźcie z domu na dwór. Przejdźcie się, dotlędźcie się. Będziecie plusko naprawdę. I no polecam wam całym serduszkiem. Patrzcie, jak jest pięknie. Ogólnie moja babcia was pozdrowiła, ale dźwięk się nie nagrał. Ejka, właśnie wychodzę od babci i ogólnie idę na parking z tyłu bloku, bo jedziemy zaraz jeszcze. Kilka rzeczy załatwić z rodzicami i zaraz po mnie będą. Także do zobaczenia później. No dobra, na razie, pa. Film się nazywa Zemsta rewolwerowa. Duaregiem stanów, tak nie wszystko. I aktualnie wyjeżdżam i wracam na domu. No, ładno. Ogólnie jak wróciłam, to robiłam prezent dla mojego wujka na 50 jeszcze. Ejka, kochani, właśnie weszłam do domu. I ogólnie będę zaraz oglądać z rodzicami film. Także rozbiorę się i przybiorę do łaciuchy. I życzę wam miłego wieczoru lub dnia. W zależności od tego, kiedy to oglądacie. I tak, i do zobaczenia, kochani. Ja już ogarnięta. Czekajcie, bo nie mogę wrócić. Wspaniałych spodniach dresowych i w tym byłam. Witam was, skończyłam oglądać dwa filmy. Jeden to był 7 więźniów i naprawdę fajny, powiem tak, bardzo psychologiczny i w tym stylu, więc nie jest w moim jakby, w moich gustach, ale był naprawdę git. A drugi to było Spell o jakby związane z voodoo, i tym podobne. O jakichś tam wieśniakach, lot samolotem, coś tam, różne takie, nie będę opowiadać. I był tak 7 na 10 powiedzmy, ale niektórzy mogą, że lubią tą tematykę, więc mógł im się spodobać. A ja teraz lecę ogarnąć pokój cały i jak to zrobię, to chyba będę kończyć Van Helsing, bo jestem na drugim sezonie. I jak na razie zapowiada się naprawdę fajnie. Dobra, ogarnęłam pokój i właśnie usiadłam do komputera, będę oglądać Van Helsing. I wzięłam sobie moje ulubione lody, bo mam na nie straszną ochotę. I tak, życzę wam miłego wieczoru. I wszystkim to oglądającym zachęcam do polajkowania i zasubskrybowania mnie. A teraz
Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!